Witajcie. Przychodzi doktor do Zenona, a Zenon też doktor. Jaki doktor? Twinstar, doktor. Mam dzisiaj trzy doktory, czyli trzy jonizatory do wody marki Twinstar o nazwie Jota, Nano Plus i M5. Zobaczymy, co w pudełku, bo na pudełku to za wiele nie ma. Czym się te doktory od siebie różnią? Pewnie jakieś sterowania, komórki, bluetoothy, cudawianki. Nie wiem, ale się dowiem, więc zapraszam serdecznie na film. Prezentowane produkty dostępne w Czmielu, linki w opisie filmu. A oto i trzy nasze urządzenia. Nano Plus, M5 i osobno Jota. Wszystkie trzy urządzenia to jonizatory do wody, zwane potocznie doktorami. Nie będę Wam tutaj tłumaczył zasady działania, tylko efekt, jaki uzyskamy, stosując je według danych producenta. Nano i M5 służą do niszczenia glonów i wspierają rozwój roślin. Z danych szczegółowych, Nano posiada trzy tryby pracy, od akwarium 50 do 100 litrów, od 100 do 200 i od 200 do 250. Co ciekawe, M5 jest do mniejszych zbiorników, maksymalnie 120 litrów. Obydwa urządzenia likwidują 7 gatunków zielonych glonów i wspierają rozwój u 40% roślin akwariowych, dane producenta. Niestety nie mam jak tego sprawdzić, ale sam używam doktora, którego wygrałem w konkursie u Masterfish Gregora. Dziękuję, działa do dzisiaj dzięki konserwacjom cotygodniowym, ale o tym za chwilę. I mamy jeszcze urządzenie o nazwie Jota, które służy do eliminowania chorób w naszym akwarium. Usuwa bakterie, wirusy, grzyby i zarodniki glonów, nie zabijając przy tym bakterii nitryfikacyjnych. Dane producenta. Dobra, dosyć tych marketingowych frazesów. Zobaczymy sobie teraz te urządzenia z bliska. No to co na pudełku? Nano Plus Twinstar. Na pudełku za wiele nie ma. Znaki zastrzeżone. Korea. Tu dokładnie to samo. I tutaj też. Dobra. No to zobaczmy pierw Nano Plus. Co mamy tutaj? Kawałek zasilacza. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Ale już mi się patent podoba. Tada! Jezu, uwielbiam takie bajery rozkładane, transformersy. Czyli możemy tutaj różną wtyczkę zastosować, zależnie gdzie mieszkamy. Czyli mamy zasilacz. Mamy przyssawki i uchwyt do naszego reaktora. A propos konserwacji reaktora. Mój wytrzymał już ponad rok. Dlaczego? Bo ja raz w tygodniu przy serwisie i przy podmianach wody wkładam go po prostu do słoika z octem. Octet usuwa kamień, który nam się tutaj potrafi zgromadzić na tych drucikach. I jak ona po prostu przyrośnie ten kamień za mocno, tu idzie prąd, to potrafi się spalić i przerwać. I wtedy musimy sobie taki reaktor wymienić. A tani nie jest, więc warto o niego dbać. Dobra, i tutaj mamy co? Tutaj mamy nasze urządzenie. Bardzo ładne, zgrabniutkie. Zobaczcie, trzy tryby pracy. Logo. Zasilanie. I tutaj jakiś uchwyt. Jest instrukcja. Jest instrukcja. Nano Plus i Jota. No polskiego to tu raczej nie znajdziemy, nie, ale jest angielski. Czyli mamy tryby pracy, przycisk, buton z lewej strony, reaktor. A, i tutaj mamy wyszczególnione, do czego jest Nano i do czego Jota. Tam pojemności to samo, tylko że Jota jest do większych zbiorników, bo jest od 200 do 430 ostatni tryb, jeżeli mamy leczyć nasze pociechy. Ciekawe, czy to się steruje z komóry, czy nie. Dobra, tutaj jak zainstalować reaktor. Gwarancja. No, tutaj się to z komórki normalnie nie steruje. Przynajmniej tu nie widzę.
A byłem pewny, że się stosuje. Aj, szkoda, ja lubię takie bajery. Dobra, M5. Do mniejszych zbiorników. I już widzimy, dlaczego jest do mniejszych zbiorników. Sam reaktor jest sporo mniejszy. Taki sam składany zasilacz. Przyssawki. Nawet jest mniejsze. Żebym nie pomylił. O, będzie ładnie. Porządek musi być. I Jota, czy ja to już nazwałem sobie Juta. Reaktor identyczny. Zasilacz identyczny. Obudowa bardzo podobna, tylko z dwoma trybami pracy. A właśnie. Bo to jest Jota bez plusa. Widzicie? Bo z plusem jest 50, 100, 200, 200, 430. A tu mamy 1,2 i 1,2 to jest coś innego. Pewnie do mniejszych zbiorników. No byłeś. Nano Jota i Shrimp jeszcze mamy dla krewetkarium kolejnego doktora. Proszę bardzo. O, i tu mamy. Ta nasza jest od 50 do 100. Model pierwszy, a model drugi od 100 do 200. I teraz czy to jest model pierwszy, czy model drugi? Może drugi, bo z tego roku nówka Pewex. Nie wiem. To dobre pytanie. Pewnie znajdziecie w opisie filmu wyszczególnione, czy to jest model 1, czy 2, bo nawet nie wiem. No i kurza noga. Myślałem, że tu będzie sterowanie z komórki. A tu nie ma czegoś takiego. To co? Może sobie zobaczmy, jak dmucha. No, jak to podłączyć? Bardzo prosto. To te sobie odłożymy. To jest zamknięte. A, zasilanie od dołu, mniejsza wtyczka, to od góry, to do akwarium, to do prądu. I cała filozofia. Dali tyle tych przyssawek. Nie, a jak to działa? Tu zapewne dajemy przyssawkę. O. A, widzieli Państwo. I to jest sobie tak pod kątem. A te dwie przyssawki do szyby. Akwarium. O. No i spoko. No to co? Zobaczmy, jak to działa, nie? Podłączenie banału.
podłączone do prądu, no to buton naciskamy i wybieramy tryb. Wybierzemy tryb jedynka. Czyli jak nacisnę raz, zapala się, a Wam pokażę. Zapala się tryb i zaczyna pracę. I to jest piękny widok. I wyłączone. Obsługa banalna. To zaraz Wam coś jeszcze pokażę. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Każdy z Was musi podjąć decyzję, czy takie urządzenie jest mu niezbędne, czy to doktor, czy lampa UV, bo efekt mamy podobny. Czy zostajemy przy tradycyjnej akwarystyce i takie czarodziejskie wspomagacze nie są nam potrzebne. O tym każdy decyduje sam. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Prezentowane produkty dostępne w Czmielu. Linki w opisie filmu.